Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym poniedziałkowym komentarzu prasowym. Łukasz Zdolski i Tomasz Korzeniewski. Panie Łukaszu, cóż tam piszą w naszej prasie lokalnej? Panie Tomaszu, nasz dzisiejszy odcinek, gdybyśmy chcieli dokładnie wdrożyć się w to, co jest napisane w gazetach, to musielibyśmy nazwać CSI Włodawa. Bo tytuły to kryminalna. Czyli kronika kryminalna, bo tak jest. Świąteczny wysyp samobójców. Zamordowany, bo przebierał się za kobietę. Albo pijani wyjechali na drogę. Pominiemy to może, bo... Czyli coś nie może optymistycznego. Coś może optymistycznego, bo nie po to czytamy gazety, żeby mówić tutaj o rzeczach strasznych i nieprzyjemnych, więc może zaczniesz czymś optymistycznym. Czymś optymistycznym. Schody rozdane. Pan coś dostał? No ja nie, a pan? Ja dostałem zaproszenie, także uczestniczyłem. Widziałem całą galę. Miałem przyjemność uczestniczyć w rozdaniu właśnie schodów. Zazdroszczę. A jakże? A dziękuję. A to można by było nazwać schody rozdane, pieniądze wydane. No tak. To może komunikacja miejska w rękach mieszkańców. Czy jesteś za utworzeniem komunikacji miejskiej we Włodawie? Dokładnie. Do 12 maja włodawianie mogą wypowiadać się w formie ankiet, czy chcą, aby w mieście powstała komunikacja miejska i czy będą z niej korzystali. Po analizie dokumentów władze ratusza zdecydują, czy tworzyć miejską linię autobusową. Co myślisz na ten temat, Tomasz? Zdania są bardzo podzielone. Większość osób w tej chwili dysponuje już własnym środkiem transportu, ale odległości, jakie muszą pokonać na przykład osoby starsze, które muszą się dostać do przychodni, która jest przy szpitalu lub do samego szpitala, no to już będzie nastręczało dla tych osób pewną trudność, tak, żeby dojść. Także myślę, że może ta komunikacja miejska nie byłaby złym pomysłem, ale powinno być to również włączone sezonowo Jezioro Białe, czyli nasza Okuninka. Ja nawet myślałem, że może nawet dalej jakaś Różanka, teraz gdy już nie ma PKS-u we Włodawie, może coś takiego. Ja pamiętam, że taka komunikacja miała kiedyś miejsce we Włodawie, aż można było do Garbarni dojechać. Tak, to prawda? To chyba było właśnie za czasów jeszcze tylko działalności naszej Garbarni. Tylko pytanie to, o czym mówisz, czy utrzymywanie kilku autokarów. No wiadomo, że będziemy musieli do tego dokładać. Będzie rentowne, tak? No bo przecież nie oszukujmy się, jeżeli skorzysta 5-10 osób na przejeździe. Ale czasami dla tych 5 czy 10 osób również wydaje mi się, że warto. Chociaż będzie wielu malkontentów, którzy będą mówili, prawda, mówili, że to nie jest opłacalne. Ale to czy ta komunikacja miejska we Włodawie zostanie utworzona, myślę, że zadecydują sami mieszkańcy. A mi się przypomniało, bo przecież mamy materiał świeżutki z dzisiaj. Teraz pokażemy, co na temat komunikacji miejskiej we Włodawie uważają najbardziej zainteresowani, czyli mieszkańcy. Proszę bardzo. Czy uważa pani, że komunikacja miejska we Włodawie jest potrzebna? Tak, bardzo jest potrzebna. Dlatego, że ludzie muszą dojechać do pracy, no nawet do lekarza i to oni mają czym. Latem to wsiądą na rower i pojadą, a niektórzy nie dadzą rady rowerem i muszą po prostu jechać autobusem, czy tam jakimś podmiejskim, czy tam czymś. No na taryfę nie każdego jest stać. Czy uważa pani, że komunikacja miejska we Włodawie jest potrzebna? Tak, uważam, bardzo jest potrzebna, z tego względu, że nie wszyscy mają samochody, nie wszyscy są w tym wieku, żeby czy korzystać z taksówek. Są takie miejsca we Włodawie, gdzie trzeba dotrzeć na piechotę, na przykład szpital, czy cmentarz, odwiedzić bliskich, czy nawet jakieś odległe zakątki Włodawy. I także popieram ten plan, żeby była komunikacja miejska. A czy koszty komunikacji miejskiej wyniosą więcej niż zyski? No myślę, że tak, ale no cóż, czego się nie robi dla mieszkańców Włodawy?
Czy uważa pani, że komunikacja miejska we Włodawie jest potrzebna? Tak, uważam, że jest potrzebna. Z tego względu, ja sama mieszkam daleko i wszędzie mam daleko. A to wiadomo, że to i z czasem, i z odległością byłoby lepiej. Mam trójkę dzieci i tak samo uważam, że powinni mieć jakieś dojazdy. Bo czy to pogoda, czy nie pogoda, to wiadomo. Nawet dzisiaj była taka kiepska pogoda. A jakby była taka komunikacja, no to wiadomo, żeby było dużo lepiej. A propos finansów, mamy jeszcze taki krzykliwy nagłówek. Komendanci narzekać nie mogą, za mundurem kasa sznurem. Kiedyś się mówiło, że za mundurem panny sznurem. Ale jak tutaj tekst donosi nowy tydzień. Donosi nowy tydzień. Za mundurem również jest kasa sznurem. Kasza kaszanka. Kasza kaszanka. A myślę, że tutaj nawet nie tylko kaszanka, że chyba pieniędzy starczy i na taki chudy boczuś. No, ja myślę, że bułka, z bułeczką. Ja myślę, że bułka z szynką. Ale oczywiście nikt nikomu nie będzie zaglądał w portfel. Proszę państwa, no, praca nie jest łatwa, mi się wydaje. Czy to w Straży Pożarnej, czy w policji. Straż Graniczna. A poza tym, jak taki komendant dobrze zarabia, to nawet nie myśli o łapówkach, prawda? No tak, oczywiście, że nie myśli o łapówkach. No niestety lekarze o tym, lekarze brali łapówki, teraz usłyszeli zarzuty, ale to jest taki nagłówek w nowym tygodniu i chodzi o lekarzy niewłodawskich, także nie będziemy tego komentować. Bo we Włodawie w szpitalu nikt łapówek nie bierze. Ja aż cały czas myślę, kiedy poruszysz temat rolnictwa i temat popularnego programu. Czy możemy teraz się skupić na tym, bo ja widziałem ten ciekawy nagłówek, ale jest w twojej, Tomaszu, prasie i po prostu aż mnie korci, nie mogę przestać myśleć o tym. Gdzieś zaraz to znajdę. Oczywiście znajdę. Jest! Rolnik szuka szkoły. Rolnik szuka szkoły. Czyli, ale to, że co, że taki nowy program, czy że... Telewizja Polska rozpoczęła pracę nad materiałem dotyczącym realizacji kampanii edukacyjno-promocyjnej na temat szkół resortowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Twórcy programu odwiedzili na początku ścianę wschodnią Polski i tutaj odwiedzili Korolówkę Osadę, gdzie się mieści Szkoła Rolnicza. Szkoła Rolnicza. Zebrany materiał ma posłużyć do stworzenia cyklicznej audycji pod tytułem Rolnik szuka szkoły, skierowanej głównie do przyszłych uczniów szkół rolniczych. Emisję zaplanowano od 13 maja w TVP3. Pewnie tytuł też pozazdrościli popularnemu programowi Rolnik szuka żony. Wybierz swojego dzielnicowego. Widziałem taki nagłówek i chętnie bym... O, zagłosuj na swojego dzielnicowego. O, widzę tutaj nawet panie. Dokładnie. Podobno parytety są wszędzie, także i w policji. Tu mamy już 3 panie na 5 panów. Proporcje już takie... Dobre. Moi drodzy, dlaczego temat ciekawy? Temat ciekawy, bo pewnie większość z państwa nie wie, kto jest jego dzielnicowym. Ja na przykład nie wiem, kto jest moim dzielnicowym. A tutaj można zobaczyć, przeczytać, kim jest... Ile lat pracuje w służbie, ile lat jest dzielnicowym. To się okazuje, że to są osoby, które znamy. Ja tu widzę i moich rówieśników ze szkoły średniej i kilka osób, które gdzieś tam skądinąd znam, więc może tego warto panu, sobie... Tego panu w tym momencie zazdroszczę. No tak. Że widzi pan swoich rówieśników. Tomaszu, twoi rówieśnicy już są na emeryturze. Na emeryturze. A moi w czynnej służbie. Synagoga będzie jak nowa. O proszę, to ciekawe. Po raz pierwszy znalazły się duże pieniądze na remont naszego muzeum. Zespół synagogalny we Włodawie, w skład którego wchodzi Wielka Synagoga, Mała Synagoga oraz Dom Pokachalny, doczeka się remontu. Ostatnie remonty zabytków miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. To był już ostatni moment na ratowanie tego zabytku. Podobno próżno szukać nie tylko w Polsce, ale i w Europie, mówi nasz starosta Andrzej Romańczuk. Bardzo dobrze się znalazły te pieniądze i bardzo dobrze, że ta synagoga będzie
odremontowana. Jest to nasza perełka tutaj, prawda? Na pewno. Ludzie nie mówią o czworoboku, który jakkolwiek jest bardzo ciekawy architektonicznie, ale no nie jest to jednak taki zabytek jak synagoga takiej klasy, więc może warto zadbać o nią. Wiemy, że przyciąga co roku masę turystów. Przy okazji, na przykład, festiwalu. Trzech kultur. Fajnie, że są te pieniądze. Widzę u ciebie to samo, co i u mnie. Biznesowe obrady. Ja mam z kolei Włodawa będzie miała własną markę. Podczas czwartkowego posiedzenia Rady Biznesu burmistrz przedstawił przedsiębiorcom pomysły na utworzenie marki własnej miasta oraz włodawskiego produktu regionalnego. To dobrze, trzeba troszkę inwestować w nasz tutaj lokalny biznes, pomagać przedsiębiorcom, bo bez sprowadzania ich, bez zachęcania, no mamy małe szanse, wydaje mi się, na to, żeby nasz byt poprawić. Tym razem o Hannie. O Hannie. W lipcu rusza remont unikatowego kościoła. Wielki sukces małej gminy. Prawie 6 milionów złotych dofinansowania zyskała gmina Hanna z tamtejszą parafią na remont zabytkowego kościoła. Świątynia nie tylko zostanie gruntownie odnowiona, ale nowy blask zyska też jej najbliższe otoczenie, dzięki czemu centrum Hanny stanie się unikatem nie tylko na skalę krajową, ale i światową. Pierwsze, o czym pomyślałem, 6 milionów, bardzo duże środki. Bardzo duże środki. Można zrobić dużo. Żeby to zobrazować, muzeum, z tego co wyczytałem, dostanie 5 milionów. Tak. Na wszystkie świątynie, tak? Na cały zespół, tak. Tak, na cały zespół synagogalny. Tu na jednym kościół jest 6, także no, jest pole do popisu, prawda? Tak, to dofinansowanie wynosi aż 85%. No, to tak, też... Tak, oczywiście tutaj podpieram się wypowiedzią pani wójt Grażyny Kowalik. Ja czytałem tam, coś jeszcze było w gazecie, że o szkołach w Hannie, prawda? Tam cały czas toczą się boje. A, chyba chodzi o oświatę. O oświatę, tak. Szkoła jest pod stowarzyszeniem, żeby nie zabierać większości budżetu gminy. Nauczycielom się to nie podoba, bo przecież tracą przywileje. I sprawa się opiera o marszałka, tak? Czy o wojewodę? Nie, tam już sądy chyba są. Sądy, tam już tak? Są sądy, tak. Także... To wojewoda w ogóle uchylił uchwałę Rady Gminy Hanna w sprawie przejęcia tamtejszej podstawówki i gimnazjum od tej prywatnej fundacji, która w tej chwili jest, w której rękach są te szkoły. Mi się wydaje, że pani wójtowa wie, co robi. Wydać większość pieniędzy na szkołę, w której uczniów jest mało, bo jednak no, mamy teraz troszkę niż demograficzny. Oświata w ogóle jest kosztogenna, jeżeli chodzi o samorządy. No to większość pieniądze idzie z budżetu na właśnie. Ale nie nam co oceniać. No trochę poszliśmy już daleko. Poza granice Włodawy. Gdzie na majówkę? We Włodawie majówka będzie trwała aż 6 dni. Będą koncerty, zabawy, gry i turnieje. Organizatorzy zapewniają, że każdy znajdzie coś dla siebie. No, my tutaj jako Włodawska TV objęliśmy to patronatem, jako Włodawski Dom Kultury współtworzymy to, prawda? I zaczynamy wcześniej, bo zaczynamy już 27 kwietnia, to jest w czwartek i to jest bardzo ciekawe wydarzenie, na które z tego miejsca wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Mamy konferencję na temat historii Lubelszczyzny, w tym regionu włodawskiego, i zaszczyci nas swoją obecnością i swoją prelekcją dyrektor lubelskiego działu IPN, pan profesor Dariusz Magier. Czyli to jest takie swoiste spotkanie z historią. Takie spotkanie z historią. Później mamy 29 kwietnia przegląd kapel ludowych i śpiewaków. To, czyli co mamy rokrocznie, to jest masza impreza. Tak, zapraszamy sztandlerowa. Bardzo serdecznie również wszystkich mieszkańców Włodawy do sali widowiskowej. Tak. Włodawskiego Domu Kultury. Rajd rowerowy z Mosirem, więc jeżeli ktoś chce spędzić 29 kwietnia również aktywnie czas, to jest ku temu okazja. 30 kwietnia no szlagier, takie nasze derby, niczym Real z Barceloną, prawda? Czyli Włodawianka. Chełmianka. A potem od razu też współorganizujemy
imprezę, czyli to będą i zabawy sportowe dla dzieci, i koncert uczniów zajęć naszych, i koncert zespołu spełniania marzeń, czyli taka zabawa taneczna. Więc zapraszamy, jeżeli ktoś ma ochotę na takie pierwsze wyjście w plener w tym sezonie, to chyba warto. Będziemy tylko oczywiście trzymać kciuki za to, żeby nam pogoda nie sprawiła psikusa. Psikusa, żadnego, dokładnie. Ale 1 maja też również mamy, widzę. Tak. Zajęty czas, bardzo... Wolna motocyklowa grupa, tak? Motomajówka. Tak, Riders Włodawa oczywiście jak rokrocznie. Rozpoczyna sezon. W tym roku będą... żyłować silniki, czyli parada ulicami miasta. Parada ulicami miasta pokażą piękno tych motorów. Zresztą Ridersów zaprosiliśmy do jednego z naszych programów. Już niebawem będzie można cały wywiad z nimi obejrzeć. Warto, dlatego jeżeli ktoś jeszcze jakimś cudem nie miał okazji zobaczyć tej parady motocykli, to warto, bo jest co? Co tam mamy dalej, Tomasz? 2 maja będziemy mieli turniej sprawnościowy zakładów pracy przeprowadzony przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. No to takie jak... turniej pod patronatem. Jak za komuny! Dlatego turniej, może nie dlatego, turniej pod patronatem burmistrza Włodawy z okazji Dnia Flagi. Tak, to 2 maja. 3 maja oczywiście obchody Święta Konstytucji 3 maja. Które rozpoczął się mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. O 11:30 zaprosimy do nas, do WDK-u na akademię. To będą uczniowie szkoły muzycznej przygotowywać oraz chór, który działa przy Włodawie. W Lodawienzis. Później mamy mecz charytatywny i teraz można już przejść, bo to w zasadzie ostatnie wydarzenie, ten mecz charytatywny, gdzie zagrają Old Boye kontra Mundurówka. I rozmawiałem z prezesem Nieścierukiem, który rokrocznie to organizuje również, że w tym roku pieniądze zostaną przekazane na dorobek, na pomoc rodzinie Jaworskich. I my również włączyliśmy się w akcję pomocy, taką akcję informacyjną. Ze swojej strony staramy się nagłośnić to, że można pomóc. Link do tej akcji, do numeru konta, gdzie można pomagać, dodamy w opisie, także zapraszamy do tego, żeby pomóc. I jeszcze jedna rzecz. Wszystkie nasze działania w tym roku podczas majówki postawiliśmy na pomoc. Na pomoc. Także będą puszki, do których będzie można wrzucić parę złotych. Powiem szczerze, że widziałem nasz filmik udostępniony przez taki portal Lublin 112 i byłem zniesmaczony falą hejtu, która się tam wylała, że też miałem pożar, nikt mi nie pomógł, że mogli ubezpieczyć. Proszę Państwa, to tak nie działa. Postawmy się w tej sytuacji, kiedy naprawdę to by nas dotknęło. Pomóc trzeba, tym niemniej, że Włodawa jest tak małym miastem, gdzie każdy każdego zna. Liczymy na Państwa szczodrość, życzliwość i zaangażowanie w tej pomocy. I myślimy, że po raz kolejny nie zawiedziemy się na Państwa. Dokładnie, po raz kolejny, bo już kilka razy Państwo pokazali, że potraficie pomagać. Czy to była akcja, czy to WOŚP, gdzie już od 2 lat to przewyższamy... Kacperek, WOŚP. Wyniki kilkukrotnie. Kacperek, dokładnie. No, ludzie pomagają, także mam nadzieję, że i tym razem nie zostaniemy obojętni i może tym akcentem, takim wołaniem o pomoc. O pomoc. Miał być dowcipnie, a nie jest. No ale niestety. No, nie zawsze może być dowcipnie. Zresztą mało ciekawych artykułów było takich. Znaczy, nie to, żeby gazeta była nieciekawa, ale mało takich artykułów, w których moglibyśmy sobie dać upust swojej fantazji, swojej jak gdyby. Swojemu, jakby to nazwać, temu, że lubimy coś pokomentować, tak? Swojej chęci komentarzu. Nie wszystko można komentować. Nie wszystko można komentować, czasem trzeba po prostu pomóc. I do lub tego przemilczeć. Lub przemilczeć.
I do żegnamy tego się z Państwem. Do następnego poniedziałku. No tak, następny poniedziałek to znowu wypada święto. My teraz same święta mamy, Tomasz. Także. Bo chyba w Polsce to się zaczyna robić takie bardzo modne. Więcej świąt niż dni pracy. No, tylko my jako Dom Kultury to i w święta musimy pracować. Także, czy to dobrze? Zapraszam Państwa do oglądania naszej Podawskiej TV. Oczywiście polubcie nasz profil na Facebooku, zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, udostępniajcie. No i dawajcie powody do tego, żebyśmy mogli komentować. Dziękujemy bardzo. Tomasz Korzeniewski i Łukasz Zdolski.